Niedziela, 30 wrzesień, godzina 4:55 rano, rok 2018, 2 stopnie na plusie, czas ruszać w drogę. Mysłowice! Najmocniejszy tryb lampki! Ale jest masakrycznie zimno, ja pierdzielę! Haha! Ale piękne, czyste niebo! Będzie ładny dzień! Miejscami już spora mgła się robi. Ale jedzie się przyjemnie. Drogi praktycznie puściutkie. Jeleń, 27 km, godzina 4 minuty. Trochę słabiej poszło niż myślałem. Tempem, ale była taka pieruńska mgła w pewnym momencie, takie 3 km koło lasu, zero oświetlenia z lamp. Musiałem zwolnić i to sporo i włączyć najmocniejszy tryb w lampce. No naprawdę był czat. A jak mi nagle liść pod koła z drzewa spadł, to nie miałem pojęcia, co się dzieje. Takie ła! Atakują mnie. Ale tu już powinno być nieźle. Na horyzoncie słoneczko. Zapowiadali na wschodzie przygruntowe przymrozki. No to ja wam mogę powiedzieć, że na południu też są. Minus 2 mi termometr pokazuje w liczniku. Ostro. Wytrę mgiełkę. Oświęcim, moi drodzy. 45 km. Widoków spektakularnych nie ma, bo są pieruńskie mgły. Słoneczko coraz wyżej, a góry coraz bliżej. Dobrze jest. Niedługo Kęty. Porąbka. 7:50. Już wiem, że nie zdążę na ósmą, na zaporę w Kreśnie. Niestety, ale poranne mgły mnie znacznie opóźniły. Zobaczcie, jaka mgła w ogóle nad górami. No i wiatrzysko się ruszyło strasznie. Mam nadzieję, że to chwilowo. Tresna. Zapora. 8:17. I o te 17 minut jestem spóźniony. Miały być spektakularne widoki na jezioro Żywieckie, ale z tamtej strony nic nie widać. Więc są widoki w tą stronę. Tam jest Góra Żar, tylko że też jej nie widać.
Dobra. Termosik z gorącą kawą. 2 stopnie na plusie tylko. No ale masakra jest. Ale nic. Zjem jaką bułę. Napiję się ciepłego. I jadę dalej. O tej godzinie już chyba nie śpicie, nie? Górskie zjazdy przy +2 stopniach nie polecam. Ale jest słoneczko. Jest nadzieja. Kurczę, postałem z kwadrans na zaporze. Zjadłem, napiłem się kawy. I to chyba nie był dobry pomysł, żeby tam przystanek robić. Bo ta wilgoć od wody ciągła. I tak zmarzłem. Przebiłem się przez centrum Żywca. I oczywiście na rondzie jeden zjazd za późno. Musiałem nadkładać drogi. Ale już jestem z powrotem na trasie. Także teraz kieruję się na Węgierską Górkę. Słoneczko coraz wyżej. No, już zaczyna przygrzewać. Już mi się robi ciepło. Ale jeszcze trochę muszę się rozgrzać. Dopiero będę modyfikował ubiór. A po mojej lewej stronie browar arcyksiążęcy w Żywcu. Zobaczcie, jaki widok. Przybędza miejscowość. Zjazd krajową jedynką w kierunku Węgierskiej Górki. Węgierska Górka, a ja w kierunku z Wardonia póki co. Milówka. O, tu jest jakaś droga rowerowa, którą zignorowałem. Bardzo przepraszam gminę monitorowaną, ale żadnego wjazdu nie widziałem. Nie, żebym specjalnie się rozglądał. Skręciłem w kierunku miejscowości Szare. Tu gdzieś wzdłuż trasy powinna być asfaltowa droga serwisowa, którą dojadę na Istebną. Coraz cieplej. Będę musiał zrobić jakiś postój. Zdjąć ochraniacze z butów.
powiadomienia mi cały czas przychodzą. Większość od was. Z pozytywnym wydźwiękiem, za co dzięki. Ciepło. Ciepło i zimno jednocześnie. Taka głupia pora roku. A tym bardziej nie do opanowania ubiór w górach. Kiedy z gorącego podjazdu trafiamy na zimny zjazd. A ja wszystkie podjazdy dzisiaj na miękko. Delikatnie. Bo dużo kilometrów przede mną. Więc nie ma się co szarpać. Atakować jakiś górek. No, ale piękne widoki. Tym bardziej, że niemiła przygoda mnie spotkała. Miałem nie mówić, ale dobra, powiem. Ostrzegam, będzie nieprzyjemnie. Mianowicie kłopoty z żołądkiem przed węgierską górką. Musiałem w trybie pilnym postój robić. Prawie pół godziny straciłem. Na razie się żołądek uspokoił. Ale nic nie wziąłem na wszelki wypadek. A wszystkie apteki po drodze zamknięte. Jak na razie. Trzeba będzie jakiegoś żela zjeść. Zaryzykować. Trochę energii sobie dołożyć. Nie spodziewałem się w trasie takich atrakcji, że tak powiem. Fatalna droga na Istebną. Dziury, łaty. Paskudnie się jedzie. No ale widoki wynagradzają. Takie rzeczy, bo są cudne. O kurde, tam się będę wspinał chyba. Tego wszystkiego zapomniałem, że na tej drodze jest bruk. Który dodatkowo na podjeździe odbiera siły. Miejscowość Koniaków. To był podjazd, powiem wam. Nawet jakbym chciał w pewnym momencie zrzucić z tyłu jeszcze coś, to już nie miałem co. Ja wiem, miejscowi to łykają pewnie z dużego blatu. No ale ja niestety słabiak jestem. No widoki cud malina. O kurde. Muszę się za chwilę zatrzymać.
sprostować plecy. Jazda z plecakiem to jednak spory minus na szosie. I właśnie dla takich widoków wjeżdżamy do góry. Jak Gustaw mówi, bajunia. Okej, jakbym miał gravela na oponach 38, serio nie mogą zrobić, taki zjazd by był. No nie, tu się można zabić. Pamiętajcie, nigdy nie jedźcie blisko zaparkowanego samochodu. Bo nie wiadomo, kiedy ktoś drzwi otworzy. A wtedy przelot przez kierownicę gwarantowany. No nie podoba mi się tu asfalt. Fatalny asfalt. I stebna. Kolejny punkt na mapie odhaczony. Oczywiście ze sporym opóźnieniem. Ja pierdzielę, ale widoki no to miazga. Natomiast zjazd do Istebnej to jest nieporozumienie. Na szosie to jest męka, a powinna być świetna zabawa. O kurde, ale na zjazdach dmucha. To jest właśnie to. Głupia pora roku, jak już mówiłem. Jadąc w lewo, można odbić na Czechy. I pierwotnie nawet myślałem, żeby tak zrobić, choćby po to, żeby granicę państwa przeskoczyć jak uchodźca, przekroczyć i wrócić. No ale opóźnienie czasowe sprawia, że jednak sobie daruję. To będzie plan na przyszły rok. Czechy, Słowacja.
żeby nie było za łatwo po drodze do Wisły przełęcz Kubalonka. Przy okazji zjazd z Istebnej w kierunku Wisły, asfalt wcale nie lepszy co na zjeździe do Istebnej. Będzie dobrze, jak się skończy bez centrowania kół ta wyprawa. No i tak, na podjeździe człowiek się gotuje, na zjeździe zamarza. Witamy w górach. O, wiewiór. Sprytny. Km, 5 godzin 30 minut czystej jazdy. m przewyższeń. Temperatura 13 stopni. Nachylenie 6,9. Godzina 11:40. Czyli dobre 6,5 godziny już jestem poza domem. Teoretycznie powinienem być w połowie drogi, a nie jestem. Więc wychodzi na to, że mój plan wyrobienia się w 14 godzinach brutto traci szansę powodzenia. Ten podjazd nie ma końca. Teraz takie 3,5 w miarę, ale tam był odcinek taki dłuższy, 9,5-10 non stop trzymało. Niektórym to się bardzo spieszy, nie zaczekają, że będzie pusto, tylko się muszą wcisnąć. Nie no. Proszę, powiedzcie, że podjazd do Szczyrku będzie łatwy. Pewnie się teraz śmiejecie złośliwie. I myślicie, chłopie, nie wiesz, co cię czeka. Cały czas w górę. Chyba to jest szczyt przełęczy. Kościółek na samej górze. Kościół Świętego Krzyża. Zabytkowy, drewniany. Odpust. No nie, to się dalej będzie wspinało. To już nie jest zabawne. To lecimy w dół.
60? Okej. Postaram się. Asfalcik jest przyjemny. No i kurde, na zjazdach musiałbym kurtkę specjalnie ubierać. Hamować, za mną auto. Ależ przyjemna serpentynka. Miodzio się tu zjeżdża. Wisła Głębce. Może wypuścić te auta za mną. Albo nie. Przedaj! Podjazd w drugą stronę też musi być fajny. Jednak zdecydowałem, że lecę na Ustroń. A w zasadzie Ustroń to już jest. Miałem jeszcze na
uzdrowisko podjechać. No i podjechałem. Czyli cykam tu fotę. Cykam tu fotę na Instagrama i Strawę, bo widzę, że tam parę osób mnie dopinguje. Dzięki serdeczne za to. I wracam z powrotem do Wisły. A przy okazji pozdrawiamy Gustawa. Która to godzina? 12:21, a 13:30 zaczyna się chyba wyścig. Także pewnie teraz ładuje te swoje koksy. Zobaczcie, pociąg się wykoleił. Po asfalcie jedzie. W górach to takie jaja się dzieją. Wisła, czarne, zapora. Ale ludzie. Mam dzisiaj szczęście do kiepskich asfaltów na zjazdach. Miałem wam powiedzieć, że zamiast skręcać w lewo na zaporę, jak się podjedzie, można jechać dalej prosto i dojedzie się na tak zwany zameczek, czyli rezydencję prezydenta RP w Wiśle. Ale chyba go dzisiaj nie ma w domu, więc nie jechałem, bo co, będę klamkę całował? Fatalne. Dobrze, że ja dużo nie ważę, bo bym kółka zmasakrował. Wisła Malinka, skocznia. Oni to robią, że nie przeskoczą dalej, nie? Proszę, to cały kompleks. Droga cały czas się leciutko wznosi. Więc ośmielę się przypuszczać, że chyba to już zacząłem podjazd. Na szczyrk. Dobra. Jeśli macie w swoich komputerkach takie coś jak profil wysokości, to nie włączajcie go przed podjazdem. Bo to, co ja teraz leciutko podjeżdżam, zaraz zamieni się w ściankę. Na razie 3%. Ale to się zaraz zmieni. Jeden z ostatnich podjazdów. Ale widoki. Miodzio. Wojtek, mocy na podjazdach nie ma.
dosłownie i w przenośni. Raz, że jadę bez pomiaru mocy, bez czujnika kadencji, bez pulsometru. Tylko ja i droga dzisiaj. A dwa, jak widać, jestem bardzo, bardzo słaby. A przede mną taka serpentyna. Na rozgrzanie mięśni. Nie, żebym się skarżył, ale ten podjazd się nie chce skończyć. O, zobaczcie na to. Jakby coś takiego walnęło, jak auto jedzie. Ten podjazd się nie chce skończyć. Ja wiem czemu. Ja już nie żyję. Ja trafiłem do piekła. I to jest moja kara. Niekończący się podjazd. Tak mnie będą torturować. Ostatnie metry w górę na tym podjeździe. No, powiem wam, że trudniejszy, na pewno trudniejszy niż przegibek. Mam wrażenie, że trudniejszy niż żar. A z dnia dzisiejszego na pewno trudniejszy. Najtrudniejszy. Będę musiał na szczycie zrobić postój. Ochłonąć, bo jestem mokrutki. Nie chcę tak zjeżdżać. Szczyrk. Jestem szczególnie dumny z siebie, bo nie zsiadłem. Nie zrobiłem przerwy w czasie podjazdu. W dodatku cały z siodełka. Że łatwiej by było raz na jakiś czas wstać. Ale odzywa mi się lekko prawy Achilles. W tym roku miałem lekko naciągnięty i czasami się daje znać o sobie. Zjazd ze szczyrku. Znowu beznadziejny asfalt. Naprawdę takie fajne miejscówki, a taki beznadziejny asfalt.
teraz na zjazd już założyłem sobie kurtkę. Wygrzałem się trochę na słońcu, za wiatrem, tam na szczycie. Podsuszyłem lekko ciuchy. No i co? Jest gdzieś za 23. Trzeba cisnąć do domu już. Ja nie będę hamował. Albo będę. O, ale mi na dziurze tylne koło zarzuciło. Cześć. Czy są jakieś ogólne władze Beskidów? Bo chyba wystąpią o odszkodowanie za zniszczone koło. Dobrze, że się ubrałem, bo wiatr już zimny. W międzybrodziu będzie trzeba już ocieplacze włożyć na buty. Znaczy ocieplacze, źle mówię. Nie brałem ocieplaczy, tylko brałem przeciwdeszczowe endury. Zobaczyłem kiedyś u Janka z Dobre Rowery. Tak mi się spodobały, że postanowiłem kupić. Chyba 150 kosztują, ale są świetne, naprawdę. Jakość wykonania zaje fajnista. Ocieplacze co prawda mam, jakieś z Decathlonu, te najtańsze, ale już sporo zniszczone. Poza tym to jest neopren. Wierzchu niczym nie pokryty, więc wilgoć ciągną jak gąbka. A rano jak jechałem, w pewnym momencie z kasku zaczęła mi woda lecieć. Mgła się skropliła na kasku i zaczął deszcz padać na mnie. Więc te ocieplacze byłyby przemoczone. A tak miałem suchutko w butach. Dobrze zrobiłem, że wziąłem też kurtkę przeciwdeszczową, a nie wiatrówkę. Ja już wiem, oni specjalnie tej drogi nie remontują, żebyśmy tu za szybko nie jeździli. Co prawda, jakbym jechał na MTB, to bym nie zwalniał w ogóle. Dziura, nie dziura.
jak auto za tobą jedzie i cię nie wyprzedza, bo nie może. Cześć. Zwolnij, zwolnij! To ja tu jestem od pędzenia, a nie tu. Dobra, dawaj, prosto. Jakby podjechał bliżej mnie, tam na tych serpentynach, to bym zwolnił, zjechał do brzegu, żeby się przejechał po. Ale może też rowerzysta nie chciał mi psuć zabawy. Radio Maryja pozdrawia. No to my pozdrawiamy Radio Maryja. A co? Tresna! Czyli modyfikacja planów, tak jak jednak myślałem, że zrobię. Darowałem sobie jazdę w stronę Bielska i Przegibek. Jednak jestem osłabiony, ten żołądek nie pracuje tak jak powinien. Cześć. Też nie jem tyle ile powinienem. Boję się obciążać. Po trochu tam skubię, żeby cały czas jakieś paliwo było, ale to jest trochę za mało jednak. Także 300 km dzisiaj nie będzie. Mówi się trudno, załamywać się nie będę, tym bardziej, że główny cel, czyli pętla po Beskidzie, zrobiony. Uwielbiam tędy zjeżdżać, no ten widok mi zapiera dech, za każdym razem. Zachodzące słońce maluje mi drzewa. Ależ piękny widok. No i jestem prawie w domu. 19:30. Czyli później niż zamierzałem. No i tak jak mówiłem, pełnych 300 nie będzie. Trudno, byłaby fajna okrągła cyferka, ale spróbujemy w przyszłym roku. Tak czy inaczej, dziękuję wszystkim za... No, zobaczcie, zobaczcie. Uwielbiam tych kierowców. Wszystko robią, żeby mnie wyprzedzić. Wcześniej miałem taką sytuację, że gość mnie wyprzedzał zawsze za wszelką cenę. W końcu mu się to udało. Po czym przyhamował i skręcił w prawo. Normalnie 5 sekund nie mógł wytrzymać. No i co? Bić się umiemy, ale ruszyć ze świateł nie. Kolejna sprawa, ruszanie ze świateł. Jak już narzekam na kierowców. Jeśli stoi 8 aut na światłach, to nie ma opcji, żeby 8 przez te światła od razu przejechało. Przejedzie 4,
przynajmniej. Reszta będzie czekać znowu na światło, na zmianę. Zanim ten pierwszy się zbierze, to minie już kilkanaście sekund. No ale dobra, nie ma co marudzić. Dzień był bogaty rowerowo. Pomimo drobnych przeciwności losu udało się zrealizować cel główny na rok 2018. Pętla po Beskidzie. Piękne widoki. Trochę masakrycznie słabych asfaltów. Ciężkich trochę podjazdów. No i co mogę więcej powiedzieć? Dziękuję wszystkim za wsparcie. Za to, że mi kibicowaliście. I w sumie mogę wam chyba tylko życzyć, żebyście też starali się realizować swoje plany, spełniać swoje marzenia, obojętnie jakie by one nie były. Trzymajcie się rowerowo i ciepło, bo zima nadciąga. Na razie, hej!